Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję pyszną, mięciutką karkówkę. Karkówkę zrobię w sosie trochę grzybowym, trochę takim paprykowym. Będzie bardzo smacznie. Zapraszam. Mam tutaj 2 kg karkówki. Przygotowuję to na obiad świąteczny dla 10 osób. Pokrojoną karkówkę delikatnie polewam oliwą, przyprawiam papryką czerwoną suszoną, posypuję oregano i majerankiem. Oczywiście mięso przyprawiam solą i świeżo zmielonym pieprzem. Do karkówki idealnie pasuje czosnek, więc 4-5 ząbków czosnku siekam drobno, rozkładam po całości i teraz wszystko wymieszam. Mieszam dokładnie, nacierając każdy kawałek mięsa wszystkimi przyprawami. Pięknie pachnąca i przyprawiona karkówka leży, nabiera smaku, a ja w tym czasie umyję i przygotuję pieczarki oraz pokroję cebulę. Tu technika krojenia jest dowolna, jak kto woli. Może być w kostkę, może być w piórka, może być w ćwiartki. Ja pokroję dzisiaj cebulę w takie grubsze piórka i jeszcze na pół, tak żeby były fajnie wyczuwalne w sosie. Pieczarki zaś radzę pokroić na większe kawałki, żeby nam się nie rozgotowały, nie rozciapały w sosie. O, coś takiego, takie kawałeczki. Jeśli lubisz sosy pieczarkowe do mięs, polecam filmik u góry z prawej strony. Będzie też link w opisie. Polędwica wieprzowa w sosie własnym z pieczarkami, inny niż wszystkie. A tymczasem przesmażam już pieczarki z cebulą. Delikatnie dałem sól i pieprz do smaku. Nie przesmażam mocno, tak żeby tylko ten aromacik ładny się pojawił, i przyprawiam jedną szczyptą rozmarynu. Tak przygotowane pieczarki z cebulą razem z tym całym sosem z aromatem przekładam do garka. Na patelni rozgrzewam odrobinę oliwy i obsmażam karkówkę z każdej strony nie za długo, tak po jednej, półtorej minucie, żeby nabrała tego pięknego koloru. O, właśnie coś takiego i dobrego smaku. Obsmażona karkówka jako następna wędruje do garka prosto na pieczę. O, jaki ładny kawałeczek. Prosto na pieczarki z cebulą i tak po kolei każdy kawałek karkówki obsmażam z obydwu stron. Trzeba sobie ułatwiać pracę w kuchni, więc przerzuciłem się na dwie patelnie, żeby było szybciej, bo ile można siedzieć przy garach. I tak powoli, powoli, każdy kawałek karkówki obsmażony wędruje do garka. W miarę możliwości staram się nie przelewać tego spalonego, usmażonego tłuszczu razem z karkówką do garka. A tutaj w tym pięknym pojemniku po najlepszych piernikach mam suszone grzybki, borowiczki, jakieś koźlaczki i te wszystkie inne
najlepsze skarby lasu. Za chwilę do nich wrócę, a tymczasem do karkówki dolewam przygotowaną wodę gorącą, tak mniej więcej pół litra, może troszkę więcej. Żeby karkówka jeszcze lepiej smakowała, dokładam do naszego sosu marchewkę obraną i pietruszkę, którą oczywiście później będzie można zjeść. Tak przygotowaną karkówkę stawiam na gazie, na kuchence i gotuję mniej więcej 40 minut. Zapomniałem, dokładam jeszcze liść laurowy. Nie dodaję ziela angielskiego, bo nie lubię. W międzyczasie jedną paprykę kroję w kostkę, przyprawiam sól, pieprz, kilka płatków chili, przesmażam i przekładam do gotującego się już sosu razem z karkówką. Ale to pięknie pachnie. Wyobraźcie sobie, smażona papryka, karkówka, pieczareczki, cebula. Aromat nie z tej ziemi. Do sosu dorzuciłem jeszcze kilka listków selera. A tymczasem w małym garku przygotowuję trochę masła, jedną cebulę, bardzo drobno pokrojoną. Stawiam garnek na kuchence i powoli obsmażam. Jak cebula będzie zeszklona, masło rozpuszczone, wtedy biorę puszkę najlepszych pierników. Feinste Lebkuchen, czyli grzyby suszone. Dodaję całą garść. Będzie bardzo aromatycznie i bardzo smacznie. Całość zalewam wrzątkiem i gotuję 20-25 minut. Wyobraźcie sobie, jak to teraz wszystko pachnie. Tutaj grzybki gotujące się, tam pieczarki z karkówką, papryka jeszcze do tego smażona. No i jak ja mam w tej kuchni wytrzymać? Cały ten aromatyczny wywar z grzybów suszonych dodaję do sosu z karkówką. Chwilkę jeszcze przegotuję i zostawiam. I w ten sposób razem z całym garkiem zabieram ze sobą na wyjazd. Tam tylko będzie podgrzane, nałożone i ze smakiem zjedzone. Piękna, mięciutka karkówka, sosik grzybowy z pieczarkami, z lekkim posmakiem papryki i chili. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.